Dane są proste k oraz l określone następującymi równaniami. Musimy ustalić, dla jakiego parametru m te proste są prostopadłe. Pamiętamy, że dwie proste są prostopadłe, jeżeli ich współczynniki kierunkowe spełniają taki warunek, że jeden z nich jest przeciwieństwem i odwrotnością drugiego, albo inaczej mówiąc, iloczyn współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Współczynniki kierunkowe w tych równaniach Oczywiście liczby stojące przed x'ami. Równania mamy zapisane w postaci y, to się równa a razy x plus b, to jest postać kierunkowa, i wtedy liczba stojąca przed x'em jest współczynnikiem kierunkowym. Czyli dla pierwszej prostej jest to wyrażenie m plus 1, a dla drugiej prostej jest to minus 2. No i te dwie proste są prostopadłe, jeżeli ten iloczyn tych współczynników kierunkowych, czyli m plus 1 razy minus 2 jest równy minus 1. Czyli m plus 1 ma być równe minus 1 podzielić na minus 2, czyli 1 druga. Czyli m jest równy 1 druga minus 1, czyli minus 1 druga, czyli poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest a. No i tak jak powiedziałem, również alternatywnie mogliśmy zrobić tak, że napisalibyśmy, że. Pierwszy współczynnik kierunkowy prostej k, czyli m 1, jest przeciwieństwem i odwrotnością drugiego współczynnika kierunkowego drugiej prostej. Przeciwieństwo tej liczby to liczba z przeciwnym znakiem, czyli zamiast minus 2 to 2, a odwrotność to zamiast 2 to 1, druga. Czyli od razu moglibyśmy takie równanie napisać. Jest to troszeczkę szybciej, no ale trzeba inne rozumowanie trochę w głowie przeprowadzić. A tutaj po prostu bezmyślnie możemy napisać iloczyn współczynników kierunkowych równy minus 1. Zaraz dochodzimy do tego równania, który tutaj takim, taką chwilą zastanowienia od razu napisaliśmy. No i wynik oczywiście jest ten sam.